Halo, halo, halo. Witam Was bardzo serdecznie w drugiej części Wielkiej Wojny, która objęła całą Europę, łącznie z Otomanami i Rosją, która w sumie nie wiem co ma wspólne, które państwa raczej nie wiem co mają wspólnego z protestantami i z katolikami. O ile Rosję jako prawosławne państwo jeszcze może zrozumieć, ale Otomanów wyznając islam. To już tego nie pojmuje. Ale to nie szkodzi. W dzisiejszym odcinku musimy powstrzymać Anglię, Irlandię i Szwecję. To jest mój plan minimum. Minimum, które założyłem podczas ostatniego odcinku, a w dzisiejszym będziemy go realizować. Nasza armia poległa podczas ostatniej bitwy. Teraz się regeneruje. Ale to nic strasznego. Wszystko się da radę. Wszystko da radę ogarnąć. Miejmy nadzieję, że nie stracę żadnego wasala, żadnej unii personalnej. Mam nadzieję, że wszystko się uda i wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Ale najpierw musi przypłynąć moja flota, która nie wiem gdzie jest, bo się mi zgubiła. To jest moja flota. Mam nadzieję, że dopłynie, bo jak nie, to będzie w ogóle smutno. Local defense oczywiście, że bierzemy. Teraz tak, no moja flota jest... No kawał drogi jeszcze stąd. No czemu tak wolno płynieć? Hej! Rozumiem, że jest daleko, że są morza głębokie i w ogóle jest tam niebezpiecznie, ale czas przypłynąć. Czas przerzucić wojska. Przeciwko wam płyną się cztery okręty. To nie wróży nic dobrego, bo cztery okręty mogą uszkodzić nasze transportowce i wtedy może być problem z przetransportowaniem części z moich wojsk. Poległy trzy okręty. U nich poległy cztery. Mam nadzieję, że dopłyną moje statki. Co tam się dzieje? Liberty Desire. Tuskania. Myślę, że... Nie, Taraska. Dobra, nieważne, nie przeczytałem jakie państwo. Ale to też jest mało istotne. Przerzucamy nasze wojska. Największą armię. Zbudzi się 108-tysięczna. Nie popłynie. O nie. Jest problem, jest problem. Płynie wielka flota Brandenburgii. 29 okrętów. Cofnęły się. Teraz tak. Pyk. Trzeba was szybko załadować. I wpłynąć. Nie załaduję was, bo jest was za dużo. Was załaduję. Hej. Ile was to jest? Łącznie. Bym podzielił was na pół. To się zgodzicie na przejście. Tak? Też nie. Ej, co wam jest? Czemu nie mogę przerzucać wojsk? Halo? What the fuck? Dlaczego nie mogę przerzucić mojej floty? Dobra, zaparkuję moją w porcie. Ale to jest dziwne. Bo nagle nie mogę przerzucić mojej floty, mojej armii. Okej, teraz mogę. No nie wiem, coś się, nie wiem czy coś się popsuło, coś się zlagowało. Ale już się przerzucam. Ale halo, halo, this is fantastic. Okej, pauza. I teraz trzeba was schować całą flotę. Jest pauza. Schowa się? Tak, schowała się. Uff. Jedna armia się przedostała. Mało. Brandenburgia ma 29 okrętów. To jest niepokojące, wam powiem. Ponieważ taka mała Brandenburgia ma bardzo dużo okrętów. Teraz tak, Brandenburgii flota musiały popłynąć gdzieś daleko, albo musiał przypłynąć tu flota Hiszpanii, bądź jednego z moich kolonii. Jedna z moich kolonii by musiała tu przypłynąć i wtedy byłoby ok. Problem jest z tym, że raczej nie przypłynął, no bo nie wiem po co mieli tu przypływać. 1.6.7.15, 1.3.0.2. Moje teoretycznie są lepsze, ale to jest tylko teoria. Tu są 33 handlowe. Myślę, że będą się jeszcze potrzebne w tej wojnie. Myślę, że tak. Ja zrobimy taką nawrotkę. Zniszczymy armię angielską. A najpierw musimy przerzucić jeszcze więcej wojsk. Te muszą się zregenerować. Stateczki. Przypłynęła jeszcze flota pruska. Pruska. Tak, pruska.
Dalej, co się dzieje? Brakuje kogoś. Jedno państwo mogło walczyć jeszcze po naszej stronie. Takie silniejsze państwo. Byłoby o wiele, wiele lżej. I tak jest dobrze, że nie ma żadnej floty Anglia. Też całe szczęście. I dobrze jeszcze Hiszpania walczy po naszej stronie. To są takie, no, bardzo dobre raczej rzeczy. Takie miłe. Że nie wszyscy są przeciwko nam. Jeszcze przypłynęła flota Szwecji i w sumie odcięli mnie teraz od wysp. Przerzuciłem tylko i wyłącznie jedną armię. Da radę to wszystko ogarnąć tą jedną armią, ale to potrwa. To jest ten problem. Austria, straci pewnie dużo terenów. Tak mi się wydaje. Widać to. Ale jeszcze mam tutaj armię. W sumie ona już nie pójdzie do Anglii, bo nie da rady. Możemy na przykład wyłączyć to państwo z wojny. Możemy również postarać się wyłączyć kolonię z wojny, oblegając jej prowincję. Bo skoro nasza armia jedna jest tutaj, reszta nie przepłynie, bo nie ma jak, to trzeba sobie radzić. No, życie. Armii mam 140 tysięcy. Limit mój jest przekroczony. No to, no niestety, Turcy mają... Nie, ma tylko 170. Tylko. Załóżmy, że tylko. Kolonia ma jeden fort, przez co nie chce się poddać. Ten fort trzeba oczywiście oblegać. Austria wojsk już nie ma, wykrwawiła się. Brandenburgia oczywiście się trzyma ostro. No, ale tak to już niestety jest. To jest najgorsza, najgłupsza i no, nie wiem, jak tą wojnę można jeszcze nazwać. Obleganie tych prowincji musi być szybkie. Bardzo szybkie. Bo inaczej będzie katastrofa. Przede wszystkim musi upaść ten fort. Wtedy kolonia bez problemu skapituluje. Taki jest plan. Polska jeszcze się ponoszy. Rosja przyszła. To jest bardzo, bardzo źle. Tam nasi oblegają. Tu jest... Tą część kontroluje do czasu, aż nie przyszła niestety Matka Rosja. Matka Rosja chce zaatakować moją armię Brabantu, znaczy armię Brabantu na czele z jakimś dowódcą z Mazowsza. O nie, tak się bawić nie będziemy. Już moja armia oczywiście wkracza. Wkracza w tamte tereny. Ale coś czuję, że to był wielki błąd. Bo już armia Brandenburgii też tu wkracza. I w ogóle będzie teraz miazga. Moje armie 3 tam walczą. W dodatku jeszcze idzie armia rosyjska, więc oczywiście tą armię trzeba niestety wycofać. No bo nie ma innej rady. No niestety, mogłem zrobić to inaczej. Mogłem nie walczyć, mogłem szybko oblegać i byłby spokój. Teraz moja armia musiała uciekać. Wniosłem kolejne straty, które były mi niepotrzebne i kompletnie nie na rękę. Więc tak, was wyślemy szybko do oblegania, was też. Straciłem? Nie, nie straciłem. Mam 4 armii? 5 mam armii. Jedna tu, tu i tu. Dobra, to wszystko się zgadza. Niestety. Chciałem jeszcze jakąś armię mieć ukrytą. No, 350 tysięcy wojsk tu jest. No, nie da się tego niestety jakoś tak pokonać bez podstępu. My musieli się otomanie na przykład po pierwsze wykrwawić na tej wojnie i wtedy mamy Tunezja w sumie musiała wbić im nóż w plecy, gdyby nie fakt, że ma oczywiście sojusz. Po prostu by musiał jakieś państwa wbić im się w plecy. No innego pomysłu na to nie ma. Ta wojna jest bardzo ciężka, bardzo kosztowna i prawdopodobnie przegrana, ale to czy ją przegramy w sumie. To, czy stracę jakieś tereny, to, czy co się podzieje, to już się niedługo okaże. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jest jakaś bitwa, bo szwedzkie wojska gdzieś sobie poszły. My musimy oblegać to. No, oczywiście tam armia angielska. Starać się wyłączyć jeszcze jedno państwo, księstwo Lig. Nie, Tewil. Czy dodatkowe 10 tysięcy wojsk po prostu zniknie z tej wojny. Skończyć obleganie kolonii. Zniknie kolejne z 20 tysięcy wojsk.
I wtedy będzie już o wiele, wiele lżej. Battle of Fife, wygraliśmy jedną bitwę z angielsko-irlandzkimi wojskami. To mi jest ok. Problem jest oczywiście w Europie. Jak zawsze. Kolejna bitwa wygrana. Idziemy na stolicę. Stolica musi upaść. Dobra. Pytanie, czy uda się. Coś upadło? Luksemburg upadł, tak? Tak. To Trevir po czyjej stronie walczy? Skoro to nie był Trevir. No dobra, never mind. Palatynat trzeba jeszcze wyłączyć. Później postaram się włączyć Hesse, która ma 35 tysięcy. Nie, trochę mniej. Dobra, trochę hajsu wpłynęło do Austrii. Może trochę wojska wyprodukuje. Może. Co wątpię, ale może jej się uda. Bawaria walczy po niczyjej stronie oczywiście. No po co miałaby walczyć? Właśnie upadł fort kolonii. No i oczywiście moją armię chcą dorwać. Ja się na to oczywiście nie zgadzam i próbuję uciec. Co mi się raczej nie uda? Chociaż jednak się udało. Dobrze. Moją armię trzeba ewakuować tam. Po prostu trzeba ją ewakuować. Co to jest? Hamburg. Jakiś fort się blokuje. Brandenburgi. No oczywiście, że Brandenburgi. No Austria dostaje strasznie w dupę. I to oczywiście otwiera furtkę na to, żeby zaatakować Hiszpanię po tej wojnie, bo Austria nie pobroni jej. Więc to też będziemy myśleć o tym, żeby w ramach rekompensaty zabrać oczywiście tereny hiszpańskie. Problem jest to, że nawrócą całe cesarstwo na protestantyzm. Co w sumie mam? No chyba raczej gdzieś. Reputacja mi potrzebna? Nie wiem w sumie czy mi potrzebna. Potrzebne mi na pewno lepsze statki. O. Pyk, bitwa morska. Więc może uda się przerzucić jeszcze jedną armię. Jakie to statki? Galery? Tu też są galery. Dobrze. Wygrało się bitwę, więc przerzucimy jeszcze jedną armię. Dalej, dorwali moją armię. Kiedy jest bitwa? 18. Myślę, że nie uciekniecie. A jednak uciekniecie. Was też byłoby trzeba ewakuować stamtąd. No co, nie są tereny dla was. To nie są wojny, to nie bitwy dla was. Uciekajcie. Dobrze. Uciekliście. Może tak głęboko nie będą się zapuszczać i uda nam się jakoś to utrzymać. Jeszcze oczywiście kolonie się tam delikatnie buntują, można to nazwać. I tu jeszcze wyślemy kolonistę. To się on będzie kolonizować. Jedna armia już się, w sensie druga armia przerzuca się właśnie do Anglii. Trzeba byłoby te 33 okręty uwolnić, ale raczej ich nie uwolnię. O, tego płynie armia szwedzka? Nie, armia, flota. Okej, okay, Anglię wyłączymy z wojny. Po czym popłyniemy gdzieś na stan Skandynawii. No i oczywiście Irlandię jeszcze trzeba wyłączyć z wojny. To będziemy starać się państwo po państwie wyłączyć. Bo innego sposobu na to nie widzę. O ile oczywiście Austria nie podda się zbyt szybko. Czego zakład by mnie nie zdziwiło, bo jak się przegrywa bitwę, wojnę, to raczej szybko się poddadzą. No i myślę, że z Austrii terenów nikt jej nie zabierze, bo to nie ta wojna, ale już mogą ogłosić jakieś państwa niepodległość. W bitwach nie biorę udziału oczywiście ze względu na to, że siła wroga jest trzykrotnie większa. Potem chyba, no mają tam jakieś 100 tysięcy prawie naszych jest, no ale ich jest 400 tysięcy, może z pół miliona wojsk wroga. Więc no wy sami wiecie, że to nie ma sensu. I lepiej spróbować wyłączać państwo po państwie i wtedy może się uda przynajmniej na Whitepeace'a. A jak nie, to może jakieś mniejsze straty się poniesie. Trzeba oczywiście to jakoś ładnie przemyśleć.
Myślę, że Austria już manpoweru nie ma. Zobaczmy. Limit. Austria. Halo, Austria. Masz manpower? 8000. No ja mam manpower, całe szczęście. Ale to nic mi po nim. Hiszpańskie wojska zostały w dupę. Dobra, cała moja armia jest już na wyspie. Mamy kolejną desant na Wielką Brytanię. Ale to nie zmienia faktu, że na razie w dalszym ciągu przegrywamy. To jest po naszej stronie. Aquileia, która też dostaje w dupę. Od Neapolu. Neapol. 5 prowincji na krzyż. 26 tysięcy wojsk. Ja się pytam, za co oni to utrzymują. Więcej niż 26, bo to jest jeszcze poległe jakieś. 24, 27. No to tam. W sumie nie dużo więcej. Okej, tu pięknie padają forty. Teraz ten fort, nie, ten fort będzie oblegany przez inną armię, wy zajmiecie się tą armią, nie, zajmiecie te, wy się zajmiecie tym, okej. Dobra. Kolonia nie chce się poddać, to jest wielki problem. Ona nie ma już chyba fortów nigdzie, a jednak jeszcze się poddać nie chce. To jest bardzo smutne. Okej, okej, tu. Wy pójdziecie tu. Fort Milan oblegają, to nic, zaraz go odbijemy. Anglia zaraz się podda. Padną jeszcze dwa forty, to się na 100% podda. Tą armię już możemy przerzucić do Irlandii. Przypłynęła flota Portugalii. 15 statków. Nie wiem, czy kolonie przysłały jakieś, nie sądzę, żeby coś tu przypłynęło, ale walczą. A, z koloniami angielskimi walczą. W sumie racja. Straciliśmy klejmy. Nie szkodzi. Sobie możemy klejmować w międzyczasie Hiszpanię. Bo tak czy siak, wojna z nimi nas czeka. Możemy też Milan spróbować jakieś tam claimy zrobić. Szwajcaria to tam dupie ze Szwajcarią. Dobra, to już wszystko. Woluj. To tu pójdziecie na piechotę. No dobrze. Dwa forty zostały Anglii w Europie. A co z Austrią? Austria nas wybuchnie. Bo już się bunty zaczynają. Więc no z Austrii nie dostanie nic. No nie oszukujmy się. Jest pewnie zadłużone na setki dolarów, dukatów, cokolwiek zwał. Ja, no ja też wybuchnę niedługo. Muszę punkty dyplomatyczne zbierać i obniżyć to. Jestem ahead of time, więc nie będzie problemu z tym. No ale sam fakt. Widzicie, jakie są problemy. Pięknie, tą armię zajmiecie. Pyk, zabijcie. Albo nie. Najpierw wam dam to. W sumie i tak nic się nie zmieni. O, to się zmieni, będę miał szerszą linię do bitwy. I może będzie lżej, mniej strat poniosę. Nie mogę tu iść? To są forty, mogę tam wejść, no dobra. Lepsze armaty też będą, to szybciej się będzie to oblegać prawdopodobnie. Przynajmniej tak mam nadzieję. Lincoln upadł. Więc może i Anglia zaraz spisuje. Dalej, stabilność, nie. Reputacja, nie. To nie. Legitymizacja, prestiż. And power, tak. Siege, da plata. Co oni tam obiegają?
Chyba tego nie widzę. No dobra. No dobra, i co? Padł kolejny fort. Anglia pisuje, czy nie pisuje? Więc niemalże cała okupowana. Prócz kolonii, więc mogłaby spisować. Gdyby nie fakt, że mają wojska. Może z tego powodu nie chcą spisować. Idźcie już tutaj. Wy to tam dojdziecie, to obrężenie powinno dobiec końcu. Kolonia jeszcze nie chce się poddać. Kolejna prowincja odbita. Ta odbita. To armię zmiażdżyć. Tu oblegać. Bijać w nich. Zabić, zanihilować. Sztokholm? Sztokholm mieliśmy podbity? Nawet w sumie nie wiedziałem. Ta wojna wykańcza wszystkich, tylko bardziej Austrię, bo no jak widzicie, chodzą po wszystkich prowincjach, nawet nie ma biedna szans na zregenerowanie wojsk. Drugi problem jest to, że Anglia nie chce się poddać. Pewnie ze względu na kolonię. Ale miejmy nadzieję, że chociaż Irlandia się podda. Chłopi w kolonii. Chłopi wybuchają. Okej. Musimy się opinować to, żeby nam nie wybuchli. Defense of fight. Właśnie, w ogóle się w obrońcu wiary ogłosiłem. Ale o tym zapomniałem. Stabilność busnąć. To będzie bardzo drogie. Bardzo drogie. Ale zawsze bunty powstrzyma na jakiś czas. Bo... no bo mogło wybuchnąć, no niestety. Flandria, chociaż na razie nie. Jak będzie już kryzysowa sytuacja, to wtedy. Moglibyśmy jedną armię, fuck, 60 okrętów dopłynie. Schowajmy je. Nie. Moje okręty nie mogą polec, bez przesady. To pozajmować. Tam wybuchli chłopi. Kolonia powinna sama z siebie zawołać opisa. Ja niestety nie mam na co liczyć. Na White Pisa. Okej. Hop. Jeszcze jedna prowincja została. Geldre, tak? Jak się nazywacie? Nie. Kilt coś tam. Kildare. A jesteście w Unii Personalnej. Ja nawet nie wiedziałem. Dobra. Więc co? Wpadacie. Pyk. No i co? Czemu się nie chcecie wpisować? Powinniście. Nie żeby coś, ale powinniście. To się stało miastem. No dawaj, no pisujcie, bo ja chcę płynąć. A nie mogę. Tu to... Okej, spisowali. Szkocja na to odzyskała jakieś tereny. Jedną armię wsadzimy na flotę i popłyniemy do Szwecji. Dobra, jedna, dwa państwa już mniej. W sumie to nawet cztery, bo tu też Luksemburg walczył po ich stronie. Więc już coś tam jest. W dalszym ciągu tylko kolonia nie chce spisować. I no niestety to mnie boli. Teraz tak. Szwecja. Płyniemy do Szwecji. Odejmę armię i płyniemy do Szwecji. I no. No dobra. Mamy armię załadowana. Ładuje się? Nie, jeszcze się ładuje. Upłyniemy tamtędy, wylądujemy tutaj. Pójdziemy na piechotę. Bo nie ma co ryzykować. Szwecja już też wybucha. No, czas najwyższy. Żebyście wybuchli, nie żeby coś. To wybuchnie. To tam może też wybuchać. Dobra, wyładowali się. Płyniemy tutaj. Wy tu popójdziecie, gdzie bliżej już. Okej, okay. No i co? Mamy 25 minuty nagrywania. Wyłączyliśmy w tej wojnie Luksemburg, Anglię i
Irlandię, co prawda ma inną nazwę, no ale Irlandia to Irlandia. Kolonia jest pod okupacją jeszcze. Turcy właśnie tam wkroczyli. Austria. Nie wiem, czy ma jeszcze w ogóle wojska. Neapol w ogóle. Neapol jest dużym problemem. Ma 25-6 tysięcy. No i to jest... No boli, bo wbija się w tą od południa we Włochy. Szwecja też jest bardzo bolesna. Dlatego właśnie moja armia wylądowała już w Szwecji. I będzie okupować prowincje szwedzkie. Dobra, później ze Szwecji planuję na Rosję ruszyć, bo bez tych dwóch państw to będzie lżej. O ile w międzyczasie się wojna nie skończy, bo wiadomo, no jest takie ryzyko, że się skończy. No bo się po prostu Austria wykrwawi. Bo już jest minus 47%. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie, tam są tureckie wojska. To nie małe. 50 tysięcy. Więc jedna armia to za mało. Musimy ściągnąć więcej. A dobra, myślę, że więcej zobaczycie już przy okazji następnego odcinka, bo ten już ma 27 minut, 26 w sumie. I no i tyle w sumie. Więc to czy wygramy, zobaczycie, mam nadzieję, przy okazji następnego odcinka. No ale ta wojna już się przeciąga. Jest długa, bolesna i krwawa. No niestety. To jest akurat bardzo historyczna wojna. Więc moi drodzy, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym materiale. Pa, pa!